Cześć kochani, witajcie na kanale Alter Art. Ja dzisiaj przychodzę do Was z takim tutorialem na czekoladownik. Bazę zrobimy sobie sami. Będzie to czekoladownik z okazji Dnia Ojca. I ja przygotowałam sobie już tutaj tekturkę. Mam kwiaty z foamiranu i takie różyczki, takie bardziej kremowe i białe, które możecie zakupić w skarbnicy pomysłów. Mam jeszcze takie taga wyciętego, listki, motylka, wstążeczkę i magnesy, bo zrobimy sobie zamykanie na magnes. A okleimy nasz czekoladownik papierami Tears in the Rain. Ja tutaj mam trzy arkusze, dwa takie same, z tyłu są deseczki. A tutaj z tyłu jest taka cegła. Do wykonania naszego czekoladownika oczywiście potrzebujemy tablicy do pikowania i linijki. I teraz nie wiem, jak będzie Wam łatwiej, czy podać Wam w centymetrach, czy w calach, bo wiecie, że centymetry i cale się nie pokrywają. Ale to może zaraz. Odmierzam sobie mniej więcej 8 cm na papierze. Zaraz zobaczymy, jak to będzie wyglądało, jeżeli chodzi o tablicę. Ok, jest mniej więcej tu moje 8 cm i widzicie, to wychodzi mniej więcej jakieś 3,1 cala. Nawet wychodzi troszkę więcej, ale tutaj nie mamy rowka, więc niech to będzie 3,1 cala. Czyli 3 i 1 rowek. I to będzie nasz panel przedni. Teraz musimy sobie odmierzyć tutaj około 1,5 cm. Około 1,5 cm na tutaj te boki grzbietu. I tutaj również nam się nie pokrywa, więc to będzie 3 i 1, 2, 3, 4, 5 i 6. I 3 i 6 ósmych cala. 1, 2, 3, 4, 5 i 6. 3 i 6 ósmych cala. Czyli to będzie od trójki szósty rowek. Teraz tutaj obmierzamy sobie 9 cm. I tu odmierzamy sobie około 9 cm. Nie wiem, czy to widać? Widać. Około 9 cm. Zaraz zobaczymy, czy to nam wejdzie w rowek. Jeżeli wychodzi Wam troszeczkę dalej, to można troszkę dalej sobie to zrobić. 9 cm. I tutaj widzicie, też nie wychodzi mi centralnie w rowek. To ja sobie zrobię tutaj chyba troszeczkę mniejsze. O. I to wychodzi 7,2 cala. I tutaj znowu odmierzamy sobie 1,5 cm. I żeby to nam się zgadzało, żeby nam się pokrywało, ta część nam się pokrywała z tą częścią, to musimy sobie zobaczyć, to jest tak. Ja liczę zawsze od tego rowka, od którego mam zrobionego do bigowania, czyli jest tak 1, 2, 3, 4, 5 i 6. I jeszcze raz policzę. 1, 2, 3, 4, 5 i 6. I tak samo liczę tu. 1, 2, 3, 4, 5 i 6.
O, widzicie, tu coś źle zaznaczyłam. I wtedy jestem pewna, że ta część i ta część mają po 6 ósmych cala. I tutaj wszystko się zgadza. I zobaczcie, tu nam zostaje taka duża, pusta przestrzeń, którą zaraz sobie dotkniemy, bo to będzie nasza kieszeń czekoladowyka. Czyli to jest 3, biegowanie jest na 3 i 8 cala, później jest 3 i 6 ósmych cala, później jest biegowanie na 7 i 1, 1, 2 i 2 ósme cala, 7 i 7, tak dobrze mówię? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tak. I 7 ósmych cala. I tu zostaje nam pusta przestrzeń, którą zaraz sobie dotkniemy. Żeby było nam łatwiej zobrazować sobie, jak mamy tą kieszeń sobie zrobić, jak ona ma wyglądać, to polecam sobie zrobić te zagięcia. Zaraz zobaczycie, jaki będzie fajny ten czekoladownik. On nie będzie taki z takim prostym zamknięciem, tylko zaraz zobaczycie. Jeden panel, jak widzieliście, wygowaliśmy na trochę więcej ten tył, więc będzie troszkę większy. I teraz sobie zobaczymy, jak chcemy, żeby ta nasza kieszeń była szeroka. Czy taka, czy szersza, czy węższa. To już naprawdę od Was zależy, bo obcinamy ją, obetniemy ją też trochę z długości. Możemy ją zrobić na 5 cm. Na 5 cm możemy zrobić, czyli odpikowanie jakieś 5 cm. Ona może mieć, czyli 25, na 25 cm sobie tutaj docinamy. Jejku, jejku. Nie. Okej, tutaj od góry coś mi jakoś tak ciężko dochodziło. 25 i 25 to mi się nie chciało pokryć, nie wiem dlaczego, ale dobra, już mniejsza z tym. I tutaj docinamy sobie ten papier na 21 cm, więc dotniemy go sobie na 20. No 20 cm. Nawet nie wiem, ile ta czekolada ma, no ale żeby się zmieściła fajnie, no to niech będzie na 20 cm. No i dobra, i nasz czekoladownik wygląda tak. To zamknięcie, widzicie, tutaj będzie troszeczkę w połowie, będzie ten papier troszeczkę widać. O. Więc można sobie zrobić na wstążeczkę, jak ktoś chce, lub właśnie na magnes. No i dobra. Brakuje nam tu jeszcze tych ścianek. I zaraz sobie zrobimy właśnie z tego kawałeczka, który nam został. Bierzemy sobie bikownicę i zaraz sobie zobaczymy, czy na wysokość jest akurat. Są troszeczkę niższe, więc tu możemy sobie zrobić na przykład jakiś wzór koronkowy albo dokleić też jakiś wzorek tak od tej strony, no po prostu zostawić takie gładkie, też będzie fajnie wyglądało. I tutaj jak robimy, tutaj bigujemy sobie na 1 cm, zrobimy sobie zakładki i tutaj znowu musimy sobie zrobić jakieś 1
i pół centymetra, żeby nam się fajnie tutaj zmieściło do środka. Nawet może być pół milimetra, nawet może być milimetr mniej. Pół centymetra, sobie zaznaczę. Półtora, przepraszam, półtora centymetra. Nie, bo to jeden centymetr to właśnie tak, czyli tak 1, 2, 3, bo 1 centymetr to odpowiada tutaj raz, 2, 3, 1 ósma cala to jest 1 centymetr, więc jak będzie 1, 2, 3 to jest centymetr i na coś tu źle powiedziałam wam. Ja zaznaczyłam tutaj pół centymetra. O, widzicie? I przy takim, takim sposobem wychodzi tutaj nam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Czyli jeden cal. Klikujemy sobie na jeden calu i później tu liczymy sobie też 1 cm, czyli 1 i 3 ósme. 1 i 3 ósme. O, widzicie? To musimy sobie teraz obciąć. Teraz obcięłam. Coś tutaj się równo obcięło. Ja sobie tutaj na dole dołożę. Możecie tego nie widzieć. Jak ja to obcinam, ale wyrównam sobie to mniej więcej. No i dobra, zaginamy sobie. I to będą. Zaraz zobaczymy, czy to nam się tutaj dopasuje. Zobaczcie sobie. To będzie mniej więcej wyglądało tak. Tutaj przestrzeń na dole jeszcze jakoś sobie uzupełnimy. I tak samo robimy z drugiej strony. Czyli biegujemy sobie na 3 ósme cala, później na 1 cal. I jedną trzecią, 1 1/8 cala. Boże, przepraszam. 3/8 cala, 1 cal, 1 3/8. Żeby wam zbytnio nie pomieszało. I tutaj również sobie. Okej, musiałam na chwileczkę przerwać. I tak się stało, że już jest wieczór, a nagrywałam rano. Ale dobra, wracając do tematu. Tutaj docinam sobie to boczne skrzydełko. I zaginam je sobie tutaj. No i dobrze. Mój czekoladownik będzie się otwierał w tą stronę. Tu będzie magnes, więc trzeba pamiętać, żeby przykleić go tu i tu. No i oczywiście te skrzydełka. Zanim to wszystko, to obliczymy sobie, jak docinimy papier. Ja to wszystko wypiszę. Tu było 20 cm, więc tutaj będzie... Piszę. Więc tutaj będzie 19,6 cm, bo tu będzie 2 cm i tu będzie 2 cm. I zaraz zobaczymy, jak będziemy tu, ile tu mamy dokładnie, żeby nie wejść w kadr. Dokładnie ja tu mam 7 i 9. 7 i... Zaraz sobie zmierzę to dokładnie.
dokładnie tutaj. Jakbym weszła w kadr, to przepraszam. 7 i 9 to jest 7 i 9, czyli będzie 7 i pół. 7,5 na 16,6. Tutaj mam niecałe, to będzie 1,4, czyli będzie tutaj 1 centymetr i tu będzie 1 centymetr. Chociaż wiecie co, 1 centymetr może być tak trochę łyso, no będzie troszeczkę łyso, więc tu zrobimy sobie 1,2 chyba. Tu mamy 8,7, czyli 2,8 i 4. Nie, 8,3 na 19,6 cm. I tutaj mamy 5, czyli będzie 4,6 cm. Na oczywiście 19,6 cm. Ja sobie teraz dotnę papier naprzód, na tył i oczywiście do środeczka. Thank you.
już sobie okleiłam, jak widzicie. Teraz trzeba nakleić magnesy. Właśnie spadło mi tu coś. Słuchajcie, i te magnesy, żeby to się zamykało, musimy przykleić tu i tu. Ja sobie użyję tych dwóch mniejszych. O, to nawet mi trzy. Czy są na tyle mocne? Zaraz zobaczymy. O, dobrze, tak się odpychają. O, teraz będzie zabawy. Dobra, zobaczymy. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Najpierw sobie może przykleję tutaj tą część. O. Ja sobie przykleję na taśmę. Znaczy na taśmę, nakleję sobie taśmę tutaj na ten magnes. On mi się już nie przesuwał. Ojejku, ojejku. Mogłam go jeszcze nakleić na klej, ale chyba nic straconego, bo to się tak słabo tutaj trzyma ta taśma. Za mało, ja ucięłam je za wąskę. O, mój szpikulec. Zaraz sobie jeszcze raz nakleję taką taśmę. O, teraz to już będzie trzymało się na bank. Wzięłam sobie poza kamerą taki pasek na 1,3 cm. I teraz dodnę sobie go na długość 3,9 cm. Dlatego 3,9 moment. Dlatego, że tyle długości ma tutaj to skrzydełko moje.
tutaj. Teraz jeszcze tu. Trzy i... Póki mamy przyklejone, to weźmiemy się teraz za zdobienie tutaj tej części tego przedniego panelu. Tylko na razie go odłożę, dlatego że przygotuję sobie tutaj tekturkę, żeby on mi się tutaj nie zniszczył. I dotknę sobie jeszcze ten papier. I skoro nasz panel miał 7,5 cm, to tutaj go dotnę. Zobaczymy. 7,5 cm. 7 cm. Tylko zaraz zobaczymy, czy... sobie tak, o, 7 cm. Zaraz zobaczymy. To będzie, no, chyba tak. Zbycie zębatki zostawię. Na 19,1 cm, bo miał 19,6. Na 19,1. Ojejku, ojejku, coś mi tu spadło. Jak to będzie wyglądało, no bo wiecie co, tu zrobię sobie na 19, na 18,8, a tutaj na 6,9. I sobie nakleję jeszcze tak taśmę, wezmę i wyjmę z mojej magicznej szuflady klej na gorąco i już go sobie podłączam. I teraz sobie jeszcze tutaj to nakleimy na taśmę dystansową. Zrobimy sobie taką małą aplikację z... Ojejku, ojejku.
kwiatuszków. Ok, mam już przyklejony tutaj ten panel. Teraz robimy sobie tutaj coś bardzo, bardzo, bardzo prostego. Wezmę sobie jeszcze jakieś serwetki. O, tu mam takie dwie wycięte. Tutaj jedna chyba mi się rozdarła troszkę. A druga jest cała. Tylko sobie tu wyjmuję. To by się taka fajna to trykotka przydała. Nie trykotka, tylko jak to się nazywa? Kurczę, zapomniałam. Trybik, o. Widzicie, moja będzie za duża. To po prostu sobie może ją przepnę na pół. Zobaczymy, jak będzie wyglądała. Będzie pasowało, czy nie? Nie chciałabym, żeby za bardzo wystawało. O. W sumie to może tak być. Kleju sobie tu położyłam, bo nie wiem, czy to było widać, ale wiecie co, zrobię sobie z tej strony. Thank you.
momencie. Kurde, wiecie co? Wpadłam na super pomysł. Nie, zrobię sobie to na dystans. Kurczę, dobrze, że ten makijaż jest bezbarwny. Tu sobie to przykleję na dystans. Kurczę. Przytnę sobie to na pół. Ciężko odniesie to taśmę. Teraz zobaczę, czy będzie widać. Nie widać. Nakleiłam sobie już. Teraz czas na jakąś taką kompozycję z kwiatuszków. Takie mam fajne szare. Takie różyczki. Zaraz coś tu wymyślimy, wymodzimy. Klej na gorąco już się nagrzał. No tak, tylko jak tu przykleję tego kwiatuszka, to mi się zaklei kochanemu, więc może go tam, kurczę, dobra, mam pomysł, już jak to zrobić, od środka dam, tak zrobimy. Bo nie, to nie będzie pasowało. Tam może różyczkę. O! Taką różyczkę tam od środka. Tu będzie taki kwiatuszek. Widzę, że środek odpada od tej różyczki, to zaraz go tu nakleimy sobie też. To środeczkę. Kurczę.
Nie wiem, czy ten środek się będzie trzymał. Ale może będzie. Okej. Jeszcze tu taką różeczkę wciśniemy. I taką małą białą. Niestety nie da się tego urwać, tylko muszę sobie ją uciąć. Kontroluję, czy to widać wszystko, czy nie, ale widać. Jeszcze jeden. Taki listek muszę tu gdzieś wcisnąć. Dobra, i teraz sobie uzupełnię jeszcze tutaj. Taką lukę małą mam. I takim kwiatuszkiem może jeszcze swoim rano tutaj. Wiecie, to czekoladownik dla mężczyzny, więc nie może być zbytnio przesadzone, przesłodzone. No i dobra. Prezentuje się tak. Cała kompozycja i wszystko. Otwieramy. I zamykamy. Może to być troszkę ruchomy, bo wstążeczka by bardziej ścisnęła. Natomiast magnes jest taki dość ruchomy. Dobra, żegnam się kochani z Wami. Życzę Wam miłego dnia. Mam nadzieję, że tutorial Wam się podobał. Do zobaczenia w następnej inspiracji.